tej strony, jak będzie zabiegało, może będzie lepiej. No, po orce nawet jak byle jak ryło, to było widać. No tak, przestawiliśmy jednego, przestawimy i drugiego. No i tak też chodzę, wychodzę, kamienie zbieram i się kuźwa schodzi, a tu trzeba pryskać. Może i tak trzeba zrobić. No zobaczymy, no. Kto nie kombinuje, ten nie ma. No, na pewno będzie tutaj jeszcze jest to, że ta drabinka jest na pływającym, tylko że ona się tutaj, jak jedziesz, to ona się ten spiera w tę stronę. No niestety moja konstrukcja na tym wymusiła, że automatycznie jest to wszystko blisko. No ale grabki po prostu tej słomy nie ciągają tak ze sobą, jakby to były zwykłe. A, skala, panie rolniku. No i mimo, że tu piąta klasa, to taka, o. Tu było przejechane na C3, tak mówię, dobra, żeby nie proszkować. No półtora. Tym razem szkala się nie przestawiła. No to damy mu dwa na razie. To tamtego wychodziło na dwa, chyba 2-4 kg tego Adelmo. On już tutaj powinien się częściowo pomieszać z tym. Chciałem mało tych sztuk, bo na co komu tyle na metrze kwadratowym na piątej klasie, bo tutaj jakby właśnie był z jednej strony siewnik taki fajny. To dałby na tej piątej klasie 35 sztuk czy 30 i by grało, no. No to widzicie, no gdzieś te kółko podrzuca, jednak dałoby się to, kurde, w jakiś sposób wymyślić, coś by się tam zdało, takie, kurde, koło zrobić, żeby gniotło, wiecie, żeby nam gniotło przed tym kołem ostrogonowym, przed tym napędem, żeby on szedł po twardym. Bo jednak to jest miękkie, tak? To się usypuje. Siódmy. Dobra, znaczy coś? No i tak będę to starał się z nawigacji zrobić, z tego pik! Ścieżki co jeżdżę na B3, bo przyjdzie jakieś zasuwanie z jakimś RSM-em, załóżmy 200 litrów i rura, no to tam gdzie widzę, że jest bardzo, tak, tutaj właśnie jest więcej słomy tego kokluszu, no to co jeżdżę na B3. No, a jak już tu wjeżdża na tą piątkę, no to B4, no. B4 i lecimy z tematem. Równo będzie, ale co z tego równo wyjdzie, no to się okaże. No szkoda, że jakiś tutaj właśnie bliżej weekendu coś by nie pociapało, bo byłoby super, takie 3-4 litry, to by to ziarno dostało wody. Coś tam rysuje. Dostałoby takie ziarno wody i no i zaraz byłoby na wierzchu, tak, bo ono by spęczniało, ma być ciepło. Prawie 30 stopni na weekend opowiadają, także jeszcze można chyba iść na basen, kuźwa. Ja zaraz do Karpacza będę musiał jechać, ja pierniczę, tu roboty tyle. Tu roboty tyle jak ho, 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 a tu zaraz wyjazd. Zaraz wyjazd. No ale nic.
trzeba, to trzeba. Zobaczcie, by to tam u dzieci się zmieniło. Mi się też kojarzy, że to ma być w niedzielę, bo w poniedziałek rano muszę się wstawić. Także mi zostało tam jakieś 6 dni na PEG-ierze i znowu mnie nie będzie. No dobra. Tu nie będziemy robić ścieżki. Już, czyli damy mu pierwszy. O! I zatrzymamy. Tutaj możemy przejechać tu majtki z drutu. Dobra. To sobie delikatnie cofniemy. No ja właśnie nie lubię cofać. Choć tutaj nieraz musiałem, bo tam są jakieś te drzewa, skarpa i słychać jak kostko TLS-a. Puk, 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 puk. Leży nowa na półce. Tylko teraz trzeba to rozebrać i... Znaczył coś? A gówno jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej w tamtą stronę, czyli one muszą być do tyłu. Praktycznie nic nie ma. Praktycznie nic nie ma. No i taka to robota, no. Powoli idzie. No ale mówię, że... Ale... Nie wiem, czy to widzicie, praktycznie nic tej kukurydzy nie zostało, mimo że to było robione w styczniu. Zeżarło ją. Zeżarło ją. Jednak tutaj zostawienie tego na wierzchu, a później jak lejemy azot, to lejemy po tym i on to żre. Żre i nie ma. No i był tu właśnie plan, może tak powiem o tym planie swoim ambitnym, żeby tutaj wziąć. Przymknę na razie, mam powiedzieć o planie ambitnym. Plan był taki, że od razu RSM do opryskiwacza po 100 litrów na hektar, no ale przy tej temperaturze 30 stopni danie tutaj RSM-u, no to chyba się mija z celem. No to musiałbyś dać RSM o teraz przed siewem. No to wtedy tak, bo by go zmieszał z ziemią. Ale tak, no to... Tu przede wszystkim byłoby źle jeździć, bo by to trzepało opryskiwaczem. Nie dałoby się po prostu jechać potem szybko. Weź tu 100 litrów wylej, tam musiał jeździć 13 na godzinę. Nie byłoby szans jeżdżenia 13 na godzinę. Jedynie co mógłby być później RSM, na przykład to przed uprawą na głęboko. O! To był ten moment. No ale z drugiej strony też poszło wapno, tak? No i azot i wapno też nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. No dlatego czekamy, co to tam z tego wyjdzie, a będziemy miał tam już ten rzepak, załóżmy, by mi wyszedł tam kiedyś. No to wtedy wezmę sobie i ten RSM poleję, no bo to innego wyjścia nie ma już, jak wyjdzie. No, lepiej byłoby go... Dobra. No i widzicie, no te znaczniki w tamtą stronę nic. Lepiej by było go dać od razu. No ale... No kurde. A to będzie miało odzwierciedlenie później po rzepaku, załóżmy pszenica. To już będzie można na pewno szybciej jeździć w pszenicy na C2, załóżmy. No nie no, w tą stronę nic nie ryją. Czyli muszą być kurde w drugą. No bo w tą stronę jest porażka.
istotne. Dla mnie to tak, tak sobie kiedyś znaczyłem jakimś takim. No dla mnie to tak, kurde, powinien rozrzucać dobrze. Tak, kurde, jakoś tak nie można znaleźć tego punktu w tym talerzu. No nie. Może tak, jak było. No dobra. Nie wiem, w tą stronę. W tą nie pasuje, to może w tą. Jach, taka to robota. Sieje się ten rzepak. Jak ja nienawidzę siać rzepaku, bo go spierniczysz, o, żeby on trafił tu, to jest luźno, to on się zaraz przebije, bo to żadnego deszczu ma nie być. No nawet jakby wpadł głębiej, to bym przeszczęśliwy, bo tu jest, kurde, mata słomiana i to właśnie jest ten problem. Mata słomiana jest ten problem, że on będzie miał tu ciężko, bo jak będzie leżał w słomie, no to on nie wzejdzie. Nawet chyba, o! Nie, a tłusto sieje głęboko. Wpada. Tak mniej więcej rozrzucimy. 3 cm, bo tu miałem 2,5, ostatnio sprawdzałem. 3. No i dobra, niech sobie siedzi na 3. Niech sobie siedzi na 3. No to chociaż tyle wiemy, gdzie, kurde, wpada. Aż ty, czwelluku, ty. Zawsze jak już mi rył jeden, to mi pomagało. To już mi pomagało. Mi się wydaje, że też właśnie wolna tego prędkość. No ale ten jest pod lepszym kątem. Czy tu jest, kurde, inaczej rurka zagięta? Wiecie, co mi chodzi? Że tamta jest pod większym kątem? Tak by na to wyglądało. Dlatego ten prawy zawsze mi rył lepiej, a lewy gorzej. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje na palce. To kurwa klapa to tyle waży, że ja pierniczę. Tu naprawdę to trzeba uważać z pazurami, jak... Trochę chyba za bardzo ubywa. No to było 2. No to miałem 2 kilo na 1,5, nie. To jest, kurde, 5. klasa. No takie, zatrzymamy się przed 2. Bo oni tak, a w sumie mogłem zostawić, bo to było 2 kilo. Tak przeważnie te 3 byłoby 2,5 i byłoby te 40-50 sztuk. No tylko pytanie, za milion punktów zawsze jest. No już, kurde, mi ta opaska leci na głowę. Pytanie zawsze jest takie samo, nie? Pytanie zawsze jest takie samo. Ile tego rzepaku wzejdzie? No tu tak patrzyłem, jest na 2 cm. Jest na 2 cm. Ile go, kurde, wzejdzie? A, sprawdzę jeszcze raz skalę. Bo nie wiem, czy wyzerowałem, bo tak właśnie jest, jak coś robisz, jedną rzecz, drugą rzecz. Lepiej byś sprawdzić, bo jak nie dałem na 0, to będzie źle. Będzie źle, a to jest 30 sekund. A później kitu, właśnie taką słomę, kurde. Wiecie, czego tu zabrakło? Tego palcownika takiego, z tymi pazurami. O, jakby zoś ten, właśnie teraz. A lepiej wyzerować. O, takie, przed 2 się zatrzymać. Już widzę, że tutaj trochę przyciaśniłem. To on by tutaj tam słomę porozciągał. Albo mulchera. Kurde, no jest to głupie. Drogie rozwiązanie, bo 10 litrów paliwa trzeba by policzyć. Nie, chyba nie. Dlatego, że to nie jest jak ten. No nie, pokazuje, że ja się gdzieś tu rozjechałem i tak rzeczywiście mogę tu przyjechać trochę bardziej. No, taki mulcher w słomie.
Na pewno by nie spalił. 10 litrów świnia spaliła przy kukurydzy, no gdzie macie badyle jak ta. To słoma to by szedł na dwójce chyba jak. No to na pewno byłoby inaczej, tak? Bo tutaj te ściernisko byłoby. Już ta słoma nie byłaby taka wysoka, tylko byłaby ładnie rozcięta, rozrzucona. I powiem wam tak szczerze, to jest całkiem niegłupi pomysł, jeśli chodzi o ten rozkład tych resztek, bo słoma, tak mi się z tego mojego takiego doświadczenia polowego, skromnego, wydaje mi się, że zbożowa się jakby najdłużej rozkłada. Bo ona ma mimo bez orki, to już pod rzepak bezorkowo. I po rzepaku bezorkowo to jeszcze się potrafi franca wyciągnąć. Nie wiem, czy to jeszcze po prostu z tej orki, gdzie ta słoma trafiała no do ziemi w jakiś tam sposób niżej, wyżej i teraz ten bezorkowiec to jeszcze wyciąga, załóżmy, i wydaje mi się, że to się nie rozkłada właśnie przez to. Drugi. O, no i taka właśnie jest, jakby gdzieś tam zapchało, wypchał, no to mówię, jak jest sobie na B4, no to sobie zwolnię na B3, no. No powoli to idzie, jak mordęga, jak nic, no ale... No dzięki temu no to się wyrówna, no. Są takie właśnie miejsca gorsze, są takie, że było dobrze, a są właśnie takie kiszkowate, no i tu już nic nie zrobisz. Tu już sobie zostawię u wrocie. Zjadę tylko na dół, zasieję ten klin, zostawię, bo jak będę wyciągał, no, to będę wyciągał na sianę. No trudno. To będę wyciągał na sianę. Bo jak go zostawię, no to już będzie, to będzie kicha chyba. Nie, no w sumie tu mam ten zaznaczony, no zaznaczone mam. No i tu widzę, że wyjdzie kicha. Taki jakiś mały piździołek. O, dobra, znacznik, znacznik, płot, 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 płot.